pochodzący z Mysłakowic, a mieszkający w Kowarach. Pan Janusz od dziesięcioleci związany jest z drzewem. Mój ojciec był też mistrzem stolarstwa. Brat pracował w stolarstwie, także cała rodzina w zasadzie z drzewem. Zapach drzewa. Później odnawiałem dla Niemców, czy tam za granicę meble. Także różnie. Ale w każdym bądź razie zawsze w stolarce. No i drzewo mi zostało w ręce. Zaczynałem od kory i to tak ze 30-40 lat temu. 35-7 lat. Widzę, ja już widzę w materiale, co z tego będzie na przykład. A już tak się technika posunęła, że można sobie drukować, oddrukowywać, odrysowywać, a kiedyś tego nie było. I dlatego też Janusz Ciupiński poznawał to wszystko od podstaw. Jak sam wspomina, robi to nie dla pieniędzy, a dla przyjemności. Bo kocham to, pokochałem to od młodych lat i staram się robić to w miarę dobrze. Wiem, że są lepsi ode mnie, ale robię to tak, bo lubię. Ile trwa proces na przykład powstawania takiego krasnala? Takiego krasnala to ze 3 dniówki na pewno. Widzę, tutaj jest dość dużo rzeczy, bo i jakieś płaskorzeźby, i figurki. Bo ludzie wszystko chcą, po prostu wszystko. No, człowiek nie jest zdolny wszystkiego, po prostu to co idzie. No, krzyżyki są i są ludziki, i są dla dzieci coś. No. Oddaję, staram się to robić w miarę dobrze. Przy dobrej pogodzie można go spotkać tak jak my, przy Kowarskiej Przełęczy.